Tęskniący za meczami Ekstraklasy mieli w sobotę okazję do zaspokojenia swoich piłkarskich apetytów. Kibice tłumnie przybyli na stary obiekt przy ulicy Oporowskiej i nie szczędzili gardeł. Szczególną uwagę skupiały nowe słowackie nabytki – Miloš Lačný i Peter Grajčar. W spotkaniu padła tylko jedna bramka autorstwa Piotra Celebana. Jednak kibice i trener nie mieli na co narzekać. Ja jestem bardzo zadowolony, że przede wszystkim nie ma kontuzji, że mecz się odbył w przyjacielskiej atmosferze i myślę, że na tym wyniku możemy budować sobie formę na pierwszy mecz pucharowy z Legią Warszawa. Zanim piłkarze Śląska wybiegli na murawy, było już wiadomo, że na pewno do końca następnego sezonu z opcją przedłużenia zostanie z nimi 22-letni napastnik Andrzej Czolaków, sprowadzony za 450 tysięcy euro. Przede wszystkim bardzo nam zależało, żeby jeśli nie wszystkie transfery, to większość transferów dopiąć właśnie przed wyjazdem na obóz, ale oczywiście nie podpisywaliśmy z zawodnikiem kontraktu tylko i wyłącznie dlatego, że zbliżał się obóz. Po prostu zdaniem sztabu trenerskiego jest to zawodnik, jakiego potrzebujemy. Przede wszystkim istotna jest jego uniwersalność, bo oprócz tego, że może grać na kluczowej dla nas pozycji środkowego napastnika, jest także gotowy do występów na bokach pomocy, więc ta uniwersalność na pewno jest bardzo istotna, jak również to, że jest to młody zawodnik, bardzo perspektywiczny, liczymy, że jeszcze się rozwinie, ale już także w rundzie wiosennej będzie nam pomagał swoimi bramkami, asystami i dobrą grą. Na swoją szansę liczą wspomniani wcześniej Słowacy, ale by ich przygoda z wrocławskim klubem nie zakończyła się na testach, muszą udowodnić swoją przydatność dla drużyny. Tymczasem nasuwa się pytanie, kiedy swoją pierwszą szansę dostanie Czolaku. No nie wiem, no musi sobie wywalczyć miejsce. Mamy Marko, mamy Flavio, mamy Roberta Picha. To zależy od niego. Jeżeli mnie przekona, to go zobaczymy. Jeżeli mnie nie przekona, to go nie zobaczymy. Wrocławski klub kończy swoje przygotowania w Polsce i wyjeżdża do Turcji na dalsze testy, gdzie czekają już na nich towarzyskie spotkania z Zorią Ługańsk, CSKA Sofią i Rheindorfem Altach. Pierwszy mecz ligowy 15 lutego z Krakowią na wyjeździe. Patryk Pigroch, 7.1 News.